Siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Solczka. W dzisiejszym odcinku zdradzę wam parę prostych porad, dzięki którym będziecie w stanie wbijać mniej więcej 1000 punktów na arenie w przeciągu jednego dnia. Jest to coś naprawdę OP, więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jak możecie, to koniecznie strzelcie tego suba, którego widzicie tu. Brakuje nam dosłownie 100 subskrypcji do 40 koła. Jestem wam bardzo wdzięczny za to wszystko. Jeszcze koniecznie zostawcie lajka tam na dole. Napiszcie również, jak wam minął pierwszy tydzień szkoły. I co, bez zbędnego gadania, zapraszam was do oglądania. Bum! A więc dobra, pierwszym krokiem, aby osiągnąć ten próg 1000 punktów w jeden dzień, będzie to zniwelowanie właśnie naszych rozpraszaczy, które gdzieś tam mamy w tle. Na czas gry powinniśmy sobie wyłączyć telefon, inaczej, nie wyłączyć, a po prostu wyłączyć wszelkie powiadomienia, aby po prostu nas nie dekoncentrował żaden Messenger, Facebook, czy po prostu Snapchat, czy po prostu jakieś inne medium, w którym po prostu byśmy coś robili. Ponieważ jeżeli przeglądamy coś w trakcie gry, to nie skupiamy się na tej grze w 100%, przez co nie zawsze jesteśmy w stanie pokazać swoje 100% w danej grze, przez co po prostu jesteśmy w stanie w głupi sposób umrzeć, co po prostu będzie skutkowało stratą punktów. Dopóki tego nie zrozumiecie, będzie wam bardzo ciężko przebić ten próg 1000 punktów w jeden dzień, więc myślę, że to jest taki podstawowy wstęp i przejdźmy sobie tutaj do kolejnego kroku. Po drugie, zanim zaczniecie grać, to musicie czuć się komfortowo, więc wysprzątajcie sobie pokój. Wiem, brzmi to głupio, ale zaufajcie, jeżeli będziecie mieli ład, skład po prostu na waszym biurku, nie będzie tam dużo syfów, czy też po prostu jakiegoś brudu i po prostu będzie tam ładnie, składnie, dużo miejsca na wszystko, to będzie wam się grało o wiele lepiej, niż po prostu będą wam się walały jakieś, nie wiem, niepotrzebne butelki, książki, nie wiem, talerze, nie wiem, co tam zbieracie na biurku, aczkolwiek zaufajcie mi. Wysprzątajcie sobie właśnie biurko, na którym gracie, zanim zaczniecie grać i przyniesie wam to również skutki, tak jak właśnie pierwszy punkt. A więc dobra, w trzecim punkcie przyjrzymy się trochę bardziej, który tryb powinniśmy grać, ponieważ jak już wiecie, na arenie solo punktacja wygląda mniej więcej następująco. Na duo wygląda tak, natomiast na trio wygląda to jeszcze mniej więcej tak. I tak, jeżeli sami widzicie, na solo dostajemy najwięcej punktów za właśnie fraga, czyli logiczne jest to, że powinniśmy grać jak najwięcej solo. I tak, ja się z tym zgodzę do momentu, w którym nie będziemy mieli już takich mega, mega dużych problemów. Już wam tłumaczę dlaczego. Ponieważ na solo za fraga dostajemy aż 20 punktów, na duo jest to 10, a na trio jest to 7. Czyli po prostu w solo dostajemy 20 punktów za fraga, na duo musimy mieć 2 takie fragi, a na trio już 3 fragi, aby być właśnie na 0 z punktami. Stąd dopóki nie mamy jakichś większych problemów, radzimy sobie, powinniśmy grać solo. Jeżeli gramy te solo, powinniśmy grać po dwójkę, ponieważ placement na sam początek będzie według mnie bez sensu grać, ponieważ według mnie WK-ka jest o wiele lepszym sposobem i szybszym na zdobycie tych fragów oraz po prostu sprogresować w grę, ponieważ co wam da to, że nie wiem, dostaniecie te punkty za placement, jak totalnie podrośniecie w skillu i przy tych już 16 tysiącach będziecie mieli problemy w postaci takiej, że ludzie będą od was i lepsi mechanicznie i będą bardziej myśleć i w ogóle wszystkim będą nad wami wywyższać i gra wam będzie sprawiała zero fanów, więc najpierw grajcie solo. Jeżeli macie już większe problemy, bądź też nie chce wam się grać solo, to ja wam nie polecam duo, aczkolwiek trio. Dlaczego trio? Jak już wiecie, Epic Games ogłosiło FNCS-y i na cały rok 2021 będą to FNCS-y trio. Stąd możecie znaleźć sobie dwóch ziomeczków, z którymi zrobicie sobie naprawdę mega, mega dobre zgranie i po prostu będziecie grali razem te FNCS-y i po prostu jeżeli gracie trio, to czas wam mija szybciej, możecie sobie pogadać z ziomkami i też jest taki plus trio, że jeżeli się wywalicie offspawn, to od razu nie tracicie tych punktów, ponieważ jeszcze żyje dwójka waszych ziomków i oni są w stanie was zrespić, natomiast jeżeli umrzecie na solo, to niestety jest powrót do lobby i tracicie już punkty. Dosyć długi sposób, przejdźmy do kolejnego. Bum! A więc dobra, skoro znamy już podstawy, znamy co musimy grać, to jeszcze powiedzmy sobie o rozgrzewce. Nasza rozgrzewka na aktualną metę powinna składać się z treningu aima, free buildu, grania jeden na jeden ze znajomymi oraz ćwiczenia peace controla na różnych mapkach, czyli są cztery rzeczy, tak, dokładnie tak. Zresztą był taki odcinek, tutaj macie do niego adnotację, gdzie mówiłem trochę więcej o najlepszej rozgrzewce na sezon czwarty. Jest to odcinek przedawniony, aczkolwiek jeżeli chcecie na ten sezon taki odcinek, to strzelcie koniecznie lajka w górę pod tym filmem i spróbujemy coś takiego nagrać dla was. Oczywiście w tym treningu nie zapomnijcie pominąć, że są nowe pompki i tak dalej, więc również z tych pomp musicie grać, po prostu aby z nich również progresować, a nie aby była sytuacja, że nie wiem, macie wyuczonego charge'a albo taktikala. Jeżeli macie jakąś inną pompę w ręku, to po prostu jesteście totalnie słabi. Zresztą o tym powiemy sobie trochę więcej już teraz, więc zapraszam was do kolejnego kroku. Pyk! Okej, tak jak wam mówiłem o nowych pompach, to warto jest ćwiczyć daną metę. Ten sezon już trochę trwa, więc jest tu dużo nowych broni, aczkolwiek to bardziej się wam przyda na następne sezony. Jeżeli jest nowa meta, to jeżeli jest nowa meta, to musicie postarać się zrozumieć wszystkie nowe bronie, jak one działają, ponieważ niektóre będą nad...
ponieważ niektóre będą zbyt dobre, a niektóre zbyt słabe. Tutaj musicie to sami zbalansować, bądź też z pomocą wam przyjdą pewnie moje poradniki, bądź też po prostu proscena. Ponieważ jak sami zobaczycie, prosi na samym początku sezonów testują nowe wszystkie bronie i po prostu starają się grać brońmi, które dopiero zostały wprowadzone do gry, aby stwierdzić, czy dana broń im się na przykład przyda do gry, czy po prostu też nie. Więc myślę, że metę sobie również opowiedzieliśmy i przejdźmy sobie tutaj do kolejnego kroku. Pyk! Kolejnym punktem w dzisiejszym odcinku będzie to znalezienie sobie jednej miejscówki, na którą chcemy latać. Dlaczego jedna? Ponieważ uczymy się lokacji wszystkich skrzynek, najlepszego loot buffu i tak dalej. Z pomocą tutaj przyjdzie nam taka strona jak Fortnite GG, zresztą teraz przenosimy się właśnie tam. A więc dobra widzowie, jak widzicie, ja znajduję się na tej stronie i tak jak już kiedyś mówiłem wam w odcinku, macie tutaj po prostu wgląd, gdzie występują tutaj jakieś luty na ziemi, ilość skrzynek i tak dalej w danym obrębie. W aktualnej mecie ja wam polecam lecieć tam, gdzie lecą zanim na to 2-3 osoby, znaleźć sobie jakiś spoko lootpub właśnie w to miejsce i po prostu w gierkę lecieć tam i po prostu koksić tych ludzi i po prostu tym, że macie tą miejscówkę ogarniętą właśnie w małym paluszku, robić ich po prostu jak jakieś dzieci totalne, ponieważ znacie już wszystkie tajniki o tej miejscówce. Myślę, że jest to coś naprawdę epickiego, przejdźmy sobie do kolejnego sposobu. I przedostatnia rzecz na dziś jest to, abyśmy dali podczas gry 100% siebie. Skupcie się tylko i wyłącznie na grze, wyłączcie wszystkie demotywatory, o których mówiłem wcześniej. Po prostu zagrajcie jak najlepiej możecie, przy tym po prostu starajcie się grać jak najlepszą grę możecie. Starajcie się, jeżeli gracie trio, starajcie się jak najwięcej komunikować z ziomeczkami. Po prostu starajcie się grać jak najlepiej możecie, aby po prostu ten wasz skill szedł do góry. Ponieważ jeżeli będziecie z nastawienia wychodzili takim: kurde, o mój Boże, jak przegram to unlucky, no to wtedy po prostu będzie lipa. Pamiętajcie, każda gra to są stracone punkty, więc po prostu starajcie się po prostu wbić, zniszczcie cały serwer, wygrajcie każdą grę, ja za was mocno trzymam kciuki i mam nadzieję, że uda wam się po prostu zająć jakąś topkę w tym sezonie. Więc przejdźmy do ostatniego sposobu na dziś, pyk! I dobra, ostatni sposób mówi nam o tym, że po prostu podczas gry nie możemy być striggerowani, ponieważ jeżeli jesteśmy striggerowani, to jakieś proste rzeczy nam nie wychodzą, więc po prostu podejdźcie sobie na chillku, pograjcie sobie parę godzin tą arenkę, jeżeli rzeczywiście chcecie grindować te punkty, aczkolwiek najważniejsze, nie wnerwiajcie się, dlatego prosi odnoszą sukces, ponieważ oni po prostu się w jakimś tam stopniu nie wnerwiają. Jeżeli im coś nie wyjdzie, to sprawdzają powtórki, ja to wam również polecam, jeżeli padniecie, sprawdźcie sobie powtórkę, co poszło nie tak i po prostu grajcie na chillku. Nie miejcie podejścia, że straciliście, nie wiem, 100 punktów, to dobra, nie gram już tej areny. Po prostu wbijcie do gry, zagrajcie spokojnie, zrobicie jednego wina na solo, nawet 0 fragów, to wam da 180 punktów i po prostu będziecie już na plus tymi punktami. Więc podsumowując, starajcie się mieć opanowaną rozgrzewkę na sam początek, potem przejdźcie sobie do areny, grajcie ją na chillku, starajcie się grać totalnie, starajcie się grać oczywiście również na WK. Nie demotywujcie się, jak coś wam nie pójdzie po waszej myśli, po prostu dajcie z siebie 100% jak możecie, wyłączcie telefony, posprzątajcie swoje stanowisko i myślę, że pójdzie wam o wiele lepiej niż dotychczas. I to w sumie będzie tyle na dziś, więc co? Mam nadzieję, że spodobał wam się ten materiał. Koniecznie zostawcie lajka w górę, suba z dzwonkiem na kanale, napiszcie na dole jakiś komentarz, a ja wam przypnę serduszko. I co? Trzymajcie się, do następnych, na razie.